Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wyjazd na wykopki. Jak widzicie, już jest ciemno. Dzisiaj nie wyjeżdżam jak zwykle gdzieś około pierwszej w nocy, tylko o 19. Zamierzam chodzić do 5 rano. Zobaczymy, czy mi się uda i czy wystarczy sił. Takie są zamierzenia. No, czasu nie mam aktualnie, żeby jeździć na wykopki w dzień. Ani na tygodniu, ani w weekend. Jakoś tak dużo pracy mi się nałożyło w ostatnim czasie. I zmuszony jestem jeździć. Zmuszony jestem jeździć w nocy. To nie jest za super chodzenie po nocy, wiadomo. Mało przyjemne. No ale co? Jak się chce, to trzeba. A zależy mi na tym, żeby filmy nagrywać jednak dla was, bo widzę, że dzisiaj wpadło 500 subskrypcji, za to wszystkim dziękuję bardzo, za to, że oglądacie mój kanał i powoli pomagacie mi go budować, a ja mam dzięki temu motywację, że nawet w nocy, na całą nockę mogę pojechać i kopać, nawet jak będzie deszcz dzisiaj padał, to będę w deszczu rył, rył jak dzik. Jak to wygląda dzisiejszy wyjazd? No, mam zamiar jeszcze po kolegę zajechać, który chce ze mną dzisiaj wyskoczyć. Więc we dwóch będziemy sobie śmigać tam po polach w okolicach Warszawy. Dobra, kolejne ujęcie, jak już będę na miejscu. Jestem już w Marczu na polach pod lasem. I rozpoczynam poszukiwania dzisiejszej nocy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też nie pada. Widać, jakieś chmury są, ale o, rzeźko jest, więc ok. Godzina 22. Mam czas do godziny 4, czyli jakby dało się 6 godzin pochodzić, to by było super. A później powrót do Lublina, oczywiście. Pierwszy sygnał i destrukt łuseczki. O, będzie złom. I jest pierwsza moneta. Jakoś malutka bardzo. Chyba będzie buratyneczka. A może coś innego. Malusieńka. Zobaczymy jutro w domu po umyciu, co się pokaże na tym malutkim zielonym krążku. I jest pierwszy czubeczek od pocisku dzisiaj. No, noc zapowiada się dzisiaj dobrze. Tak czuję, że nakopię się trochę tych fancików. Może coś fajnego wyjdzie. No hej, patrzcie, mam guziczek. I tymczasem niemiecki groszek wyszedł, ale niestety bez łóżka, urwane łóżko, szkoda, ale jest. I kolejny czubeczek, no i mam jakiś zielony krążek, zobaczymy co to będzie, no monetka jakaś. Teraz przetrzemy ją o rękawiczkę. Pyk, 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 pyk. To nie jest kopiejka. O! Wrona! Jest wrona, niemiecka. O ja! Fenol jeden. Kurczę, co on tutaj robi? Jest jeden fenik. No. I super. Ha! Lubię te jakie minuty. Rzadko u nas wychodzą, u nas zazwyczaj kopiejki carskie. Czasami krajcary. A niemiaszków mało tutaj wychodzi.
No, taki rejon. Jest łuseczka od Mauserka. No i hej, jest kolejna łuseczka od Mauserka. No hej, tymczasem kawałek pierścienia wiodącego. Jest 5 groszy, druga RP. Nawet ładny stan. A rocznik, tak mi się wydaje, że 33. Ale po umyciu to będzie widać dokładnie. Chyba 33 rocznik. No i mam kolejną monetę. Ale za wiele to na niej nie widać. Tak mi się wydaje, że baratynka. Jest kolejna moneta. Ale słabiutko widać. Co to jest? O kurczę. Wycieruch jakiś. I nic poza tym. Godzina 2:30. No czuję już troszeczkę zmęczenie, ale nie poddaję się. Mam nadzieję, że do tej czwartej pokopię. Jest kolejna moneta. 50 groszy z PRL-u. A teraz taka malutka kuleczka ołowiana. 3:30. Wyszedł jeszcze chyba guzior jakiś. Zaraz go delikatnie tutaj obczyszczę. Łóżko jest. Zaraz zobaczymy, co to za guzik. Coś widać na nim. Trochę zaczęło padać, ale już niedługo kończymy. Kierujemy się w stronę auta z kolegą Dariuszem. O, to chyba jakiś carski guzior. Choć nie jestem pewny. I kończymy powoli poszukiwania na dzisiaj. Dochodzi czwarta. Jeszcze ciemno jest, ale już jesteśmy wykończeni. Deszczyk to już praktycznie przestał padać. I tyle. Koniec na dzisiaj. Odwiozę kolegę do domu i wracam do Lublina. Jestem już w domu. Jak widzicie, trochę nakopałem tych fancików. I teraz wam pokażę, co tutaj udało mi się wykopać. No jakieś odłamki, czyli elementy pierścieni tam wiodących, PRL, monety współczesne, jakąś taką dużą monetę, ale strasznie wytartą. Możliwe, że dwie baratynki, ale też nic nie widać na tych monetkach. Kawałek obrączki, jakiejś takiej mosiężnej, ale rozgięta i rozwalona. Dwie kulki ołowiane, jedna ze szrapnela, a ta malutka to nawet nie wiem z czego jest. A czubeczki od pocisków, łuseczki i jakiś destrukt. Tak za dużo nie było. Generalnie wszystkich fantów. I tutaj chyba najfajniejsze. Jakiś fenol, który w naszych rejonach słabo wychodzi. Guziczek niemiecki, ale bez łóżka niestety. Guzik carski prawdopodobnie. Ale też nie jestem przekonany. Zobaczymy. Ja zimą sobie będę sprawdzał te wszystkie monety teraz. Nie ma czasu, praca i wykopki. I robienie filmów, więc nie ma czasu, zimą będę się bawił w takie rzeczy bardziej kolekcjonerskie. No i chyba najfajniejsza moneta, 5 groszy. Tak myślałem, że 33 rocznik to jest, ale po umyciu z trójki piątka się zrobiła i to jest 1935 rok. Fajna monetka. I tyle, taki to wyjazd. No, było ciężko, nie powiem, ale udało się zaliczyć wyjazd i jakoś przeżyłem kolejny dzień. Wiadomo, w dzień nie spałem, tylko trzeba było coś robić w życiu. I dałem radę. Jestem zadowolony z siebie i z tego wyjazdu. Szału nie ma, ale pochodzone było kilka ładnych godzin.
I tyle. A więc pozdrawiam wszystkich, mówił do was Grosik. Cześć!